Szukałam na rynku znajomego domu. Z daleka widać było pałac zdarzy. To wszystko było przygnębiające. Chyba tęskniłam za czasem, kiedy w tylonach mamy czułam się bezpiecznie, jak nigdy poza. Pytałam wszystkich o Nafisę. Nikt nie odpowiadał, albo nie chciał mi odpowiedzieć. Może trochę odstraszałam ich wyglądem? Moja suknia przypominała stary dywan. Naprawdę wyglądała okropnie. Choć ten biedny koń, na którym z łaski swojej mnie tu przywieźli, też nie wyglądał dobrze. Bardzo chudy. Nawet pierścionek mnie dostał, żebym mogła mu kupić parę jabłek. W zasadzie teraz znalazłam sobie czas, żeby roztkliwiać się nad losem biedaka. Co mam duży problem. Jeśli do wieczoru nie znajdę Nafisy, kolorowo nie będzie. Przez to, że skupiłam całą uwagę na ziemi, po której stąpałam, wpadłam na mężczyznę. Natychmiast strażnicy zbiegli się wokół niego. Uważaj na księcia, bo stracisz głowę! Rzucił nerwowo jeden z osłaniających księcia. Jesteś księciem? Cholera, jeżeli tylko orientujesz się w sprawach państwowych, rozpozna mnie. Choć w tej podartej sukni, trzeba patrzeć trochę pozytywniej. Wreszcie znalazłam plus tej sukni. Może sama Nafisa mnie nie pozna? Oui, je suis François. Zawiesił na mnie swój wzrok. Odwróciłam się szybko. Poznał mnie. Nie. Pewnie nigdy mnie nie widział. Skąd mógłby mnie znać? Wydaje ci się, że w Twonebel. Chyba zwariowałam. Czy to nie jest dom Nafisy? Tak, to on! Szybko pobiegłam w jego stronę. Wróciłam się na chwilę w stronę księcia. Szeptał coś strażnikom i wraz z nimi zaczęli iść w moją stronę. Nie, to musiało być urojenie. Rozpoznałby mnie. Wbiegłam do domu. Na sali? Spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczyma na Nafisę. Przytuliłam ją mocno. Zawsze była dla mnie jak członek rodziny. Jak dobra ciotka. To ona nauczyła mnie tureckiego, jak była mała. Przede wszystkim uratowała moje życie mimo narodzin. Jak ty, kochana, wyglądasz? Co z Nikolasem i Anastazją? Długa historia. Mama nie żyje. Słyszałam o tym, co spotkało waszą wioskę. Naprawdę mi przykro. Niech twoja matka spoczywa w spokoju. Wbiegł książę i strażnicy. Czyli się domyślili. Jak? Nafisa, proszę, nic mi nie mów, proszę. Ze starszą kobietą mówiłam teraz tylko po turecku. To było po turecku? Zapytał książę w miejscowym języku. Coś ty zrobiła na Salin? To książę. Kontynuowała po turecku. Co ty tu robisz, Lachszak? Mężczyzna znów zwrócił swój wzrok ku mnie. Kradłaś coś? Znieważyłaś księcia? Nie wiem, Nasalin. Co ty zrobiłaś? Nie chcecie rozmawiać? Chyba rozdarta suknia na plecach nie sprawi, że będziesz niewidoczna, księżniczko. Co? Wykrztusiłam wreszcie po wenecku. Twój wybór, Lachszach. Nie wiem, czy znasz już swoje nowe imię, Annabel? Cóż, włosy o charakterze czasem sporo mówią. Narwana jesteś, to siłą cię weźmiemy. Spuściłam wzrok. On wymownie spojrzał w stronę drzwi. Pokornie weszłam otoczona strażnikami. Zaprowadzili mnie do pałacu. Wpuścili mnie na ogromną salę. Boże kochany, zabierz mnie stąd. Od złota, czym wszystko było pokryte, zakręciło mi się w głowie. Sama mogła uciekłabym. Wcale nie marzyłam, by mieszkać w pałacu. Niby przez ponad rok mieszkałam w Topkapi, ale kim byłam tam? Szarą myszką pośród szarych myszek. A tu nawet za kim schować się. Księżniczka Annabel. Przedstawił mnie książę, pochylając się lekko. Annabel? Podszedł się k nią Dorze. Chciał położyć rękę na moim policzku, ale się odsunęłam. Jakiś dziad nie będzie mnie dotykał. Jak ty wyglądasz? Co oni ci zrobili? Co to powinien za to zapłacić? Wygląda normalnie! Jak coś ci się nie podoba, to już nie mój problem. Wybacz, nie chciałam cię urazić. Dlaczego uciekłaś z powozu? Za przeproszeniem, ale chciałabym wrócić do miejsca, z którego szanowny książę
rzuciłem mężczyźnie ostrzegawcze spojrzenie. Nie zabrał, więc wcale nie chcę tu być. Po co mnie tu sprowadziłeś? Zupełnie jak twoja matka. Taki sam temperament. Co z nią? A jak myślisz? Dora wielki mi się znalazł. Jeszcze jedno pytanie wybuchnę. Z trudem tłumiłam słowa, które ścinały mi się na język. Miałam nadzieję. A kto jest twoim ojcem? Co to za pytanie? Kto jest moim ojcem? Czy ja chcę coś o tobie wiedzieć? Nie. Więc nie wpierniczaj się w moje życie. I tak nigdy nie będziesz jego częścią. Zakręciło mi się w głowie. Chyba dziedziuś też nie lubi Doży. Starszy mężczyzna i książę spojrzeli po sobie, zaskoczeni dużą schłością, wręcz chamstwem z mojej strony. Dobrze. Opowiesz mi wszystko potem. Przygotujemy ci komnatę. Odpoczniesz. A to kto? Wskazałam oczami na księdza. To jest twój wuj, François. On jest moim następcą. Potem się poznacie. Nakazałem już, aby się tobą zajęli. Podeszła do mnie kobieta i wyprowadziłem je z pomieszczenia. Będzie z nią trudno. Najwyżej. Nie będzie za mną przepadać. Nie zależy mi na tym. Dziewczyna musi się tylko ożenić. Czy zgodzi się na to, czy nie, znajdziemy odpowiedniego kandydata i wyjdzie za mąż. Pewnie książęta z sąsiednich krajów już wysyłają listy miłosne. Dziś muszę odwiedzić sułtana. Szanuj porządniej! Ewet sułtanem. Ale i tak jesteś piękna. Wiem, ale muszę być nieziemsko piękna. Urodzie trzeba trochę pomóc. Może Orkan będzie miał niedługo rodzeństwo. Oczywiście, że będzie miało. Zanim sułtana Alia się zreflektuje, że to czas, aby wypełniać piętro faworyt, to będę już w ciąży z kolejnym księciem. Chyba jej nie doceniasz. Nawet jeśli od dziś zacznie je wysyłać, to przecież nie będzie mnie od siebie odsuwał. Jak dobrze, że ta Amanda wyjechała. Miesiąc bez niej jest najlepszym miesiącem w moim życiu. Zresztą nie wiem, dlaczego sułtan tylko z nią spędzał noce. Dziecka mu nie dała, traktował ją, jakby była co najmniej sułtanką. Ale Murat nie może zapominać, kto tu jest prawdziwą sułtanką. Do komnaty sułtana weszła sułtanka Hesse i Szambalan. Nie mamy dobrych wieści, panie. Oczywiście! Wy nigdy nie macie dobrych wieści. Co znowu? Lachszach uciekła podczas postoju i jeszcze jej nie znaleziono, ale szukamy. Dorze już został poinformowany. Czy chcecie mi powiedzieć, że moi wyszkoleni strażnicy nie potrafili dogonić tak dobrej kobiety? Chyba żartujesz! Syno, nie martw się. Gdzie mogą uciec? Same problemy z tą kobietą. Albo Dorze się nie pogniewał. I się lachsali. Murat patrzył na nich, jakby to oni byli wszystkiemu winni. Jest jeszcze coś. Co? O czym jeszcze nie wiem? Dorze nas zaatakował? A może moi wszyscy strażnicy gonią lachszach? Co to się dzieje? Wielki wezyr został znaleziony w swojej rezydencji martwy. Rozpoczęto śledztwo. Zostało trudne. Aila! Aila! Lepiej być nie mogło. Czy całe państwo sprzymierzyło się przeciw mnie? Będzie dobrze. Nie zamartwij się. Nie z takimi rzeczami sobie poradziłeś. Dawaj! Natychmiast! Sutan został sam. Aby wyładować na czymś swoją frustrację, przewrócił strajk z jedzeniem. Co się z nim dzieje? Nie poznaje własnego syna. Tak, sułtan od wyjazdu Lachszach jest nerwowy. Chyba kłótnie zdążył, go przerastają. Trzeba dać mu czas, a przede wszystkim bardzo wspierać i pomagać w trudnych decyzjach. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, pani. Sułtanka Alia wysyła mu jakieś nałożnice? Szambelan się trochę zmieszał. Muszę wiedzieć, jestem jego matką. A poza tym... Jeden książę to za mało. Tak. Ale... I nie przyjął.
Chyba i na to trzeba mu dać czas. O czym ty mówisz? Nie chodzi o czas, tylko o odpowiednią kobietę. Cudnika rzuciła mu porozumiewawcze spojrzenie i odeszła. Siedziałam ubrana w nową, czystą suknię. Komnata przydzielona mi była naprawdę ładna, ale czułam się w niej nieswojo. Ależ panienka chuda. No tak. Jeszcze ta kobieta krzątająca się po komnacie. Cały czas próbowała nawiązać rozmowę. No chyba, że tak tylko do siebie mówi. W każdym razie była trochę dziwna. Takiej chudej księżniczki tu nie było. I bladziutka. Choć twoja matka też była blada. Znałaś moją matkę? Księżniczka Anastazja? Oczywiście. Jaka była, kiedy jeszcze tu mieszkała? Była bardziej gadatliwa niż ty. Ale mam nadzieję, że jeszcze się zaprzyjaźnimy. Dorza potem, jak zaginęła, zamknął się w sobie. Nie mów nikomu, że ja to powiedziałam, ale od tej pory jest takim wyborem. Zresztą niedługo po ucieczce twojej matki zmarła ze smutku twoja babcia. Aha, ona? Jaka była? Kto? Moja babcia. Wcale nie przypominała swojej matki. Była to kobieta bardzo opanowana, trochę zimna. Ale mimo, że tego nie okazywała, bardzo kochała swoje dzieci. Zresztą Dorza miał problemy z posiadaniem dzieci. Niestety te same problemy ma teraz twój wuj, François. Nie może mieć dzieci? Niektórych rzeczy mówić się nie powinno. Trzeba je pozostawić w rękach osób do tego upoważnionych. Ale tak po przyjacielsku powiem, że François od tak o tym mówić nie będzie. Czemu? Wybacz mi, ale czasami nie warto wtykać nosa w nie swoje sprawy. Przyniosę ci coś do jedzenia. Moja rodzina wydaje się coraz dziwniejsza. I bardziej tajemnicza. Nawet siedział na łożu już całkiem pijany. Nigara? Uchyliła się na sobie, spojrzała na niego zdziwiona. Na chrzak? Gdzie byłaś? Żywa cię. Nieważne. Podeszła do sułtana i zaczęła rozpinać jego kaftan. Chciała za wszelką cenę spędzić z nim noc. Fadi stał w ogrodzie. Podeszła Ishan. Pani? Ukłonił się jej, zawieszając wzrok na jej oczy. Udało się. Wielki Wezer nie żyje. Myślę, że o jego stanowisko nie musimy się martwić. Ty je otrzymasz. Jak Zlan? Nie domyśla się, że nie popierasz sułtana Murada? Domyślać? Oczywiście, że nie! Myślę, że ją kocham. Udaję tak dobrze, że Boga bym przechytrzył. A co dopiero człowieka? Aj, myśli, że jestem największym wsparciem sułtana. A ja jestem dziurą w moście, po którym chodzi. Spałeś z nią? Ne? Co za pytanie? To ważne? Ważne. Nie zadawaj pytań. Tylko na nie odpowiadaj. Jeśli chcesz wiedzieć tak bardzo i męczy cię ta kwestia, to tak, spełniam sułtan Kualan. Nie powinieneś. Może cię przekupić na swoją stronę. Miłość jest jak trucina. Komplikuje wszystko. Bo zaczyna władać twoim ciałem. Musimy rozwiązać współpracę. Jesteś zazdrosna? Uśmiechnę się. Chciałbyś. Nie mało kogo. Zazdrosna jesteś. Nie denerwuj mnie! Odwróciła się. Odchwycił ją za rękę i przytulił. Nie złoś się. To ty jesteś moją jedyną. Nie kocham jej. Ciebie tylko kocham. Sutelka odwróciła się w jego stronę. Nie możesz mnie kochać. Kto mi zabroni? Ja. Ze snu wyrwał mnie płynący ból brzucha. Szybko chwyciłam się za niego. Co ci, słuchanie? Wbiegła starsza kobieta. Zawołał medyka. Wszystko w porządku. Miałam zły sen. A o czym był? Co ta kobieta taka ciekliwa? O czym ja mogłam mieć zły sen? Stara jestem, życie znam. I kłamczuchów też. To nie chodzi o sen. Co cię boli? Brzuch? Nic, to tylko... A ty dalej w to brniesz. Idę po medyka. Wyszła z komnaty. Już nawet w topkę nie ma takiej upartej kobiety. Teraz co wymyślić, by mnie nie badano. Znalazłam. Zamilkła zdziwiona.
Czy ja chciałam być badana? Nie wykonujecie moich rozkazów. Wynocha. Oni zdziwienie wyszli. A ja w końcu zostałam sama. Zresztą potrzebowałam tego najbardziej. Na to otworzył oczy. Nie był w łożu sam. Odwrócił się. Sejem? Co ty to robisz? Panie, z zeszłej nocy wyzwałeś mnie. Oglądaliśmy razem gwiazdy. Długo rozmawialiśmy. Naprawdę nie pamiętasz nic z tego? Nie, wyjdź. Mehmet minął się w przejściu z Nasejem. Szedł do komnaty Berta. Co ty robisz? Odrzucił na wejściu. Brat spojrzał na niego zdziwiony. Padasz tak nisko, tracąc wszystko. Wyglądasz okropnie, jakbyś przepił cały tydzień. Teraz widzę, jak wielki błąd popełniłem, oddając tobie lachszach. Cóż, uczę się na błędach. Teraz będę już zawsze walczył o swoje życie, prawa i ukochane osoby. Tak, lachszach do nich należała. Należy. Ale kiedyś oddałam ją tobie, bo myślałem, że tobie bardziej się przyda ktoś, kto szczerze powie ci wszystko. Kto powie ci, co robisz źle, a co dobrze. Nie znam wielu osób, które by w twarz mogłyby krzyczeć komuś, od którego zależy ich życie, co o nim sądzą. Myślałem, że tobie będzie potrzebniejsze. Mówiłem się. Nie widzisz tego, co ja widzę. Jeśli pozwolisz, naprawię swój błąd. I pojadę teraz do Wenecji po lachszach. Siłą i odbiję. Bo tobie się nie spieszy, a mi zależy. O czym ty mówisz? I co tu w ogóle o życiu wiesz? Do komnaty weszła raba. Z tacą. Bracia umilkli. Ona wzięła głęboki oddech i przygotowywała się do zabrania głosu. Tylko jak stosownie i szybko powiedzieć, że lachszach jest w ciąży?